Witam Was, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj kręcimy vlogaska z naszego życia w stajni. Mamy teraz trzeci turnus ferii i jest naprawdę fajnie. I chciałabym Wam to pokazać, więc zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj jest piękny dzień. Koniki tam się pasą. Tu jest nasza piękna hala, z której korzystamy notorycznie. No, ale jak widzicie, dzień w stajni Iskra jest intensywny, ale zarazem jest taki fajny, spokojny, bo każdy z instruktorów ma swoje treningi, gdzieś tam rozłożony dzień tak, żeby wszystko było tak jak trzeba. Ja mam swoich też jeźdźców, którzy regularnie ze mną trenują i dzisiaj też ich Wam zaprezentuję właśnie w moim filmie. Jest to pani Kasia, czyli nasza pani Kasia Gossa ukochana, której na co dzień prowadzę treningi i wychodzi to fajnie, ale teraz skupiamy się na pracy z Provenem, tak, na naszej hali. Tak, dobrze. Super. Tak, i poszerzasz. I delikatnie, tak, tak. I rozluźniaj rękę. Już odprowadzasz leciutko, zachęcasz go. No, dobrze. I poszerzasz, tak? Pilnuj wewnętrzną łydką, właśnie, żeby wyraźnie linię prostą. Dobrze, i jedziemy jeszcze raz całość, nie? I jedziemy. I raz, tak. No, o, teraz dobrze ciałem reagujesz. Właśnie o to chodzi. Musisz rosnąć trochę górą, a tyłkiem być bardzo blisko. Tak, tak. I już, raz patrzysz. Super. No, dobrze. O, właśnie chodzi. I rytm, i rytm. Tak, tak, tak. Ściągasz za szybko lewą wodzę, dlatego on skraca tą lewą nogą, nie? Ale jest lepiej. Właśnie o to chodzi. Pilnuj, że wiesz, ten zakręt, co robisz, to wewnętrzną rękę trochę do przodu. Super. Tak. Dobrze, Kasia. Okej. I przerwa. Tak. Przejedź przez drążek, pogłaszcz. Dobry koń. O, jak fajnie się rozciągnąć po takim treningu. Super. Dobry prowenek. Tak, bardzo dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pyszczku. Żeby było jasne, nasza stara hala jest dalej używana. I pan Sebastian dba o to, żeby podłoże było super zadbane. Mamy specjalną maszynę, w której dbamy o to, żeby podłoże było równe i przyjazne dla koni. Teraz co tydzień organizujemy odznaki jeżdżę konno. Ja jestem egzaminatorem i przyjeżdża zawsze pani Helenka lub pan Józef i ze mną egzaminują jeźdźców na tą odznakę. No i tydzień w tydzień mamy dużą frekwencję, no ale wiadomo, jak przepisy się zmieniły, to wiadomo, że jeźdźcy chcą, jak są na tym poziomie, po prostu zdobyć tą odznakę. No i w tym tygodniu, powiem Wam szczerze, że chyba walniemy rekord, bo jest no, około 30 osób chętnych i jak na razie zanosi się na to, że oni naprawdę sobie radzą. Więc myślę, że wszyscy podejdą do tego egzaminu. No ale jeszcze zobaczymy. Jeszcze mamy chwilę na to, żeby oszacować, czy na pewno każdy z nich podejdzie do egzaminu, bo jest tam teoria, jest tam praktyka i trzeba to wszystko umieć, żeby zdać. No i oczywiście każdego dnia też jest równana duża hala. U nas w stadlinie codziennie jest równana hala. Dwa razy dziennie. Rano o 7 i właśnie w ciągu dnia. Znają i dłużej ze mną trenują, bo to jest ważne, że jak ma się, na przykład mam parę osób, które mają swoje konie i ze mną regularnie trenują, to są osoby, z którymi mam już taki ustalony plan treningowy. To już nie jest takie, że o, przychodzimy sobie, coś tam pojeździmy, porobimy trudniejsze, jakieś tam łatwiejsze zadania, tylko to już jest taka praca zaplanowana pod konia i pod tą parę. No i też taką parą jest właśnie Przemek z SX, którzy regularnie ze mną trenują i aktualnie przygotowują się do odznaki brązowej. Więc te treningi są bardzo intensywne, bardzo wymagające, ale wiem, że ta para spokojnie sobie z tym poradzi. Wycofaj ramiona,
Wolno, wolno, wolno. Pryt, pryt, pryt. Super! I szukaj oksera wzrokiem. Głęboko wyjedź, nie śpiesz się. Tak. Równe tempo. I raz, dwa, trzy, cztery. Super. Kolejną parą, która ze mną trenuje na co dzień. Mimo, że są ferie, słuchajcie. Mamy teraz dwie hale, mamy o wiele więcej możliwości, więc ja nie musiałam wstrzymywać części treningów, ani ich przesuwać na jakieś dzikie godziny. Tylko normalnie sobie trenujemy, tak jak mamy to zaplanowane. I jest to kolejną osobą, jest to Pola i Klacz Justa, z którą mieliśmy bardzo precyzyjny plan treningowy, który powodował, że jej ciało staje się coraz bardziej elastyczne, zwinne i wracamy do takiej naprawdę solidnej pracy. I ta praca mnie bardzo cieszy. Naprawdę mnie ona cieszy, ponieważ dziewczyny do siebie pasują i te treningi są naprawdę owocne. Pryt, rozluźnienie, tak? Tylko ramiona wycofuj. Tutaj ważne jest to, że pracujesz w dosiadzie odciążającym, ale ty nie masz się pochylać. Ty masz być nad środkiem siodła, odciążasz plecy. Odciążasz plecy, a tu dalej pracujesz, obejmujesz konia całymi nogami. Tak, nasza Tania, o nie, tam nie idzie Tania siła robocza, tam idzie pani Michalinka. No, ale za nią. Tak, tam jest wykwalifikowany instruktor i wcale nie jest Tani. Tak, a tu po końcu treningu zbieramy wszystko, bo będziemy równać placyk. Kolejna para jeździec-koń, którym prowadzę treningi, to jest Daria i Daisy. Są to fantastyczne dziewczyny. To też jest młoda klacz, już wiecie na pewno, słyszeliście o niej. To są jeździec, który trenuje ze mną też regularnie i mamy ustalony tok treningowy. Dzisiaj pokażę tylko te dziewczyny, bo jeszcze mam stado innych jeźdźców, którzy ze mną trenują na naszych koniach, ale też regularnie i też naprawdę mamy jakieś tam plany treningowe i trenujemy do zawodów, czy trenujemy nad różnymi elementami fajnymi, które sprawiają, że jeźdźcy coraz więcej umieją. I to jest bardzo budujące i fajne, ile osób nam ufa, mi ufa w treningu, co mnie bardzo cieszy, dlatego chętnie ich pokazuję, jakie to są wspaniałe duszyczki, które myślą o dobru koni i o tym, żeby ten trening był naprawdę w zgodzie z ciałem konia. O, i jeszcze są jeźdźcy Wiktoria i Primo, i Agnieszka i Labacina. To są ich prywatne konie i dziewczyny też ze mną regularnie trenują i przygotowujemy te konie też do tego, żeby dziewczyny mogły startować w zawodach i oczywiście bardziej się dogadywały z końmi. Chodź tutaj z cykatką, chodź! No i codziennie po treningach, teraz jest godzina 12, wychodzą koniki na pastwiska. O, idzie tam Roszpundel. Pani Michalinka. Codziennie po treningach koniki wychodzą na dwór, żeby przewietrzyły główki. A tu... Dzieci i wykłady. Pani Michalino, o czym dzisiaj wykład? O! Jeźdźcy umieją budowę konia? Nie. A, po hiszpańsku, bardzo dobrze. Chociaż coś. Dzień dobry. I będziemy jechać sobie czworobok. Nasi jeźdźcy. Chodź, Przemo, chodź. Tak, i Marta. O, pięknie, idealnie wjechałaś. Idealnie. I wszyscy patrzą, skupiać się, moi drodzy. Ładnie, nawet się zatrzymajcie, popatrzcie. Stop. Ukłon, ruszamy stępem. Aktywny stęp, no jak najbliżej do drąga, tak? O, tu moja ekipa treningowa, odznakowa. Wszyscy skupieni. A tu Marta dzielnie walczy. Dobrze, i spokojnie, tu się nie śpieszysz. Spokojnie, stępem. Tak, i teraz zakłusowanie. Od razu sprawdzamy nogę, Marta. Tak, i tu pół koła i za, o widzicie, to jest pół koła 20-metrowego koła, prawda? Nie, w E ćwiczebny dopiero. W literce E ćwiczebny, ale za pachołkiem, gdzie jedziesz?
I za tym specjalnie tym stojakiem, który postawiłam. Dobra, tak, jedziemy. Góra spokojna, Marta, niżej ręka. I równe tempo, łokieć, łokieć, idzie łokieć, otwiera się. I raz, dwa, trzy i pryt, tak, do kusa. Od razu sprawdzamy nogę, tak. Dobrze, niżej anglezu, niżej, spokojnie. I w X zmiana nogi. Dobrze, i pamiętajcie, przed K musimy tak 1,5 metra dojechać, tak? I teraz ładnie wyjeżdżamy narożnik i w A robimy koło w półsiadzie. Można, jak trzeba. Tak, koło w półsiadzie. Bardzo dobrze, Marta. Trochę za duże koło tutaj, nie? Tak, i w A siadamy w kurs ćwiczebny, tak? Wycofaj ramiona. Ćwiczebny. I tutaj też za tym pitaszkami, tak? Jedź, o właśnie, od B do E. Pół koła. Nie, prostuj ręki w łokciu. I na wysokości, no dobrze, tylko tak na wysokości tego niebieskiego, nie? Jeszcze tak 2 kroki kłusa mogliśmy włożyć. Tak, i rytm, 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 tak. Raz, dwa, trzy. Super, super. Spokojna łydeczka, Marta. I tutaj wgalopować w narożnik. I do kłusa. Super. I ćwiczebny w C. Niżej ręka. Spokojna rączka, spokojna. Tak, i tutaj jest zatrzymanie, nieruchomość, 5 sekund, tak? Nieruchomość, super. I ruszamy z tempem, z wodzą na kontakcie oczywiście. I jak nos konia zbliża się do literki K, już kłus, Marta, już kłus. On wie, widzisz, on ci pomaga. Tylko na dobrą nogę, jak chcesz anglezować, to dobra noga musi być. Troszkę ciutkę za szybko, nie? O właśnie, prostuj, prostuj. Super, zatrzymanie, ukłon. Dobrze. Pani Mai, rozumiecie? Chyba. Chyba? To Michalinka, myślę, że chce jechać następna. Nie, nie, nie. Dobra, to Wojtas jedzie. No i ostatni trening dzisiejszego dnia. To dziewczyny. Hania, Daria, Julka i Pola. Trochę przemroziło. Uśmiechnijcie się do kamery. Czekajcie, ja mam zaraz parking zrobimy. Tak, parking? Cześć, mała. Jak, prymusek? Prymusek jest najbardziej lubianym koniem. No. A Julka tam jak zwykle gdzieś tam daleko zastępuje, z Rokitą gada. No nie gada. Jak nie gada? Buziaczki? Kto daje buziaczki? Dobrze. Super, spokojnie. Krótko, krótko, krótko. Tak. Wycofuj ramiona. Przygotuj go, przygotuj. Wolno, równo, krótko. Pryt, 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 pryt. Wolno, on nie ma płasko do tego podchodzić, Pola. Domykasz łydki, uszy do góry. Zobacz, jak koń skacze. Tak, bardzo dobrze, Pola. Przerwa. No szerzej się nie da przeszkody postawić. Trochę nie trafiłaś. O Boże, jedź jeszcze raz oczywiście. I przeszkody. Do góry, uszy do góry. Nie rozjeżdżaj fuli. Krótko, krótko, domykaj. O, pięknie. Widzisz, jak koń skacze? Tylko tu zabrakło decyzji. Czuć, że ona ma się wynieść, tak? Krótko, blisko i jak będzie pasować. Pięknie, tak. Domykaj, domykaj, to jest na 3 fule. Dobry koń. Skakować na skokach. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super, tylko noga czego znów gdzieś tam... Uwaga.
krótko, nie rozjeżdżaj jej. Pracuj, półparatka odpuszczasz, półparatka odpuszczasz. Nóżka, ale nie przekrzywiłaś się. Zrób koło, przygotuj się. Tak, i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Super, w końcu koń skacze, tak. Tylko czego ty tak wiesz, jak na małysza? Dobrze, przerwa. Spokojnie. I wolno, 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 tak, tak, tak. Już łydka raz, tak, dobrze. Super, tylko odpuszczaj lewą wodzę, Julka. Tak, bardzo dobrze teraz. Super, przerwa. Przynajmniej chcę. O, nagrałam cię. Jak... Fajnie, tradycji stało się zadość. Julka, czy coś cię boli?